Gdy będziecie robić czaropodchody, przypomnijcie sobie historię magicznych artefaktów. To pomoże wam je znaleźć. Gdy znajdziecie przedmiot, dotknijcie go specjalną tarczą, która będzie naliczać wasze punkty. Twilight zostawiła listę ze składami drużyn, a ja rozdam tarczę. Ruszajcie na czaropodchody! Chodźmy do obserwatorium Twilight, żeby popatrzeć. Czy wiesz, czego teraz szukamy? Jasne, hełmu Xlera. Może być. Czytałam, że Xler był szanowanym wojownikiem jaków. Na jego widok wrogowie składali broń w pokoju. I myślę, że jego artefakt może być przy którejś z tych zbroi. Zgaduję, że to ten. Tak, zaliczone. Jeszcze 5. O, Celta i Smolder znalazły pierwszy artefakt. Co? Co to jest? Ja myślę, że to nie jest część czaropodchodów. W naszej szkole straszy! Nie fajnie! Idę o zakład, że wygramy czaropodchody! Mało prawdopodobne. Ale przynajmniej wiem, gdzie jest jeden artefakt. Widziałem, jak Spike go chował. To korona Grovera! Punkt! Podobno jest magiczna i dzięki niej król Grover został pierwszym władcą Gryffindstone. Wiedziałaś? Niezły odlot. Ty uważałeś na lekcji! Co? Jeśli to komuś po... Wow! Obraz 3D! No Discord. No i mamy kłopoty. Przecież wygnałaś go ze szkoły. Tylko jego ciało, najwyraźniej duch, może nadal buszować. Chodźmy, trzeba go powstrzymać. Jak? Nie obraź się, ale twoja magia coś nie działa na Discorda. Tym razem nie będę używać magii. Czego ją szukać? Muszli Knackerbockera. To niby muszla, ale gdy w nią dmuchniesz, przywołasz smoka. W naszym podręczniku jest o tym wiersz. Oto smocza góra, cała w chmurach. Chodźmy sprawdzić na górze! I ona pójdzie za kucykiem. Co tu się dzieje? I ona nie wiedzie. Wiedzieć jedno, że Iona nie lubi czaropodchodów! Się. To Discord.